Cześć, dzisiaj zajmiemy się dalej plecami płaskimi. Jeżeli nie widzieliście pierwszego filmiku, to link jest w opisie. Cały opis choroby również znajdziecie w opisie. A teraz zapraszam na ćwiczenia. Połóż się na brzuchu, ręce spleć pod głową i włóż kocyk pod klatkę piersiową. Unieś miednicę i postaraj się lekko podciągnąć kolana w stronę głowy. Tym sposobem wzmocnisz mięśnie odcinka lędźwiowego. Ustaw się w klęku podpartym. Unieś rękę i nogę po przeciwnej stronie ciała, a następnie zbliż do siebie łokieć i kolano, tak aby się dotknęły pod tułowiem. W pierwszej fazie ćwiczenie kształtuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa, a w drugiej odcinek piersiowy. Ustaw się w klęku podpartym. W ręce trzymaj taśmę, nie odrywając jej od ziemi. Drugi koniec taśmy zawiąż na stopie, po stronie przeciwnej, oraz wykonuj zgięcie i wyprost nogi. Tak samo wykonaj wyprost i zgięcie ręki, w której jest taśma. A następnie zmień stronę. To ćwiczenie wzmacnia mięśnie pośladkowe i mięśnie obręczy barkowej. Ustaw się w siadzie klęcznym. Wystaw ręce przed siebie, chwyć taśmę gumową lub rozciągnięłą skakankę lub bandaż elastyczny. A następnie rozciągnij taśmę przed sobą na wysokości klatki piersiowej. To ćwiczenie wzmacnia klatkę piersiową i obręcz barkową. Ustaw się w siadzie klęcznym, tyłem do drabinki. Taśmę gumową przywiąż do drabinek lub do nóg stołu czy balustrady schodów z dwóch stron. Następnie ściągnij taśmę w dół, tak by na końcu ruchu ręce spotkały się na kolanach lub podłodze. Nie zapominaj o prawidłowym ustawieniu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. To ćwiczenie kształtuje odcinek piersiowy kręgosłupa oraz wzmacnia mięśnie obręczy barkowej i klatki piersiowej. Ustaw się w siadzie klęcznym, przodem do drabinki. Taśmę gumową przywiąż do drabinek lub do nóg czy balustrady schodów z dwóch stron. Następnie ściągnij taśmę w dół, tak by rękami dotknąć podłogi lub kolan. Nie zapominaj o prawidłowym ustawieniu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. To ćwiczenie kształtuje odcinek piersiowy kręgosłupa oraz wzmacnia mięśnie obręczy barkowej. Stań w wąskim rozkroku, tyłem blisko ściany. Wykonaj skłon tułowia w przód i postaraj się dotknąć rękami podłoża. A następnie wyprostuj się i staraj się dotknąć rękami ściany powyżej głowy. W pierwszej fazie ćwiczenie kształtuje odcinek piersiowy kręgosłupa, a w drugiej odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Stań w wąskim rozkroku, przodem do ściany lub drabinek. Wykonaj skłon opierając się o drabinki i schodząc powoli coraz niżej, jednocześnie zaokrąglając odcinek piersiowy kręgosłupa i pilnując prawidłowego ustawienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.